Przerwa na kawę. Jakaś awaria? Światła nam zabrali. Ale jak światła? W motocyklu? Nie, nie, chodź, muszę to kurwa działać. W tym? No nie mam światła, gdzie? Aha. Pali mnie w żarówki. Ale to jest piękne. Nie. Ale co, siadają żarówki? No nie, czy nie, bezpiecznik już wysadzę. Jakieś zwarcie gdzieś. Aha. No żarówka ma zdjęć, zobaczymy. No możliwe. Nie wiem, jak to się kurwa kręci. Idzie to. To jest Navara? Nie, to jest Takuma. To jest. Aha. Nurka. Ja wybrałem nie te trzy, ale zobaczymy. Te, nie? Raz, dwa, trzy, te. Ale to jest cudo. Ja mam kanał, co nagrywamy o motocyklach. Wiem, boxer. Enduro. Enduro. Oglądam, bo ja jeżdżę też. Coś ty. Kurwa, oglądam. Siema, Jarek. No widzę, wy kurwa na żwirowniach sami tam kurwa upalacie. No. No tak się zastanawiałem. No i widzisz. A my jesteśmy, wiesz co, stąd? Kurwa, jeszcze 300 km. Podlaskie. Wy Podlaskie, a my z Rzeszowa wracamy. A my byliśmy kurwa Kościerzyn... nie, co to było? Kędzierzyn Koźle. Kędzierzyn. Tak? No co ty gadasz? No, a my Kładek kupiliśmy, byliśmy w tym... w Rzeszowie. To mamy już 1100 kilasów za sobą. Przepala się żarówka. No jakieś walko chcę zacząć. I weź kawę. Zobaczymy co tu macie. Ja to zostawię ci wlepy. Słyszysz? No dobra, zajebiście. O, myślę, że to jest stan WWT. Jeden spalony. Chuj wie, czy on spalony. No kurwa, weź teraz sobie żarówkę, to po chuj, skąd to dostać? Nie, no nie jest spalony. Pokaż? O, może coś tam się trzęsie, ale czy to jest spalone? I czy to jest w ogóle ta? Ta jest cała. Ale to jest dwuwłókniste, nie? To powinno być dzienne i przy dziennych... No masz dwa. No są dwa i wyglądają dobrze. No. Zobaczymy, kurwa, no ale to, no może drugą. Ale nie, bo od razu... Ale od razu wywala nam... Bezpieczniki, tylko teraz bezpiecznika nie ma, żeba. Na razie nie wkładę. Ale tylko, ale w ogóle świateł nie macie. W ogóle. Nie, mamy na przykład, dzięki, mamy kurwa stopy, kierunek, znaczy stop, kierunek, a nie mamy tylko dziennych, z tyłu. Aha. No to teraz to głupio tak jechać, nie? Właśnie. Tam ale ja nie wiem, się zastanawiam, ile no ja czasu już tak jeżdżę, bo co ty, kurwa, dopiero myjesz? Ciemno i zobaczymy. No wiesz, w dzień to tam nikomu nie ten, nie? Ale w nocy to... Ale to chcieliśmy kupić chociaż takie jak co do roweru, tak? To jest tutaj na rzepa albo na taśmę i chociaż trochę sobie szwali. A wy byliście kupić tego sprzęta? Wymieniliśmy. Ja Harleya zamieniłem na tego, ja zamieniłem. Aha. Na ja pierdziel, ale ty jaki tu silnik jest, nie? Który to jest rok? 71. Ale zobacz jaki matowy ten lakier ma, nie? Aha. Na enduro zrobionego. Robię właśnie. Coś ty. Ale tego robisz na enduro? Ja identycznego mam. Zaraz ci pokażę. Aha. Ale jaki świat jest mały, nie? O kurwa, mam coś takiego. Robię właśnie kufry. Trochę go podniosłem. Zaraz czekaj, ci pokażę. To jest 71 też pierwszy rok. O, a ja jeszcze też taki, MX-500. O kurwa, ale oponę masz ty. Też enduro. No zrobiłem na enduro. No. Czekaj, zaraz ci pokażę tamto, zrobiono. Znaczy prawie zrobiona jest. O, coś takiego zrobiłem z niej, podniosłem je. I ta będzie, nie wiem czy ta nie będzie kurwa taka sama. No. Ale ty bokser, nie? Ja pierdzielę. Ale zobacz, nic, co? Jest. No jest. Co? Jest? Kurwa. Jest. To może w tym, wiesz, masz zwarcie. Ale może na jedno możecie jechać. Albo tą żarówkę wymienić. Wymieniliście tą żarówkę? Nie, właśnie. No to ją wymień. Czekaj, może coś tu się odpięło, jak jej nie ruszyłem, co? Ale to już coś jest. To szczęście wam przyniosłem. Widzisz? I do przodu. Ja myślę, że ona jest jebnięta. Ona jakoś źle, ale zobacz, ona się trochę trzęsie z jednej strony, może nie łączyć.
Ona jest zimnięta. W prawym górnym rogu, zobacz. Weź się trzaśnij, lekko. Ojebana, lataje komar na tym. Na dywanie. Dawaj, zobaczymy. O, o, ciekawe, czy będą mieli. Jak ten model się nazywa? Tak jak tutaj jest ta tabliczka? R75? R75 łamane na 5. A jaka nazwa tego motocykla? BMW? Ale i to wszystko? Nie wiem. Jaka to pojemność jest? Jak kolega. A, dobra, opór, dobra. No, enduro. Kurde. Ale w szoku jestem po prostu. Będziecie na odcinku. No, a ja. A ja. A gdzie? Tu jest Częstochowa? To już jest, czy co? Tam tu sprawdzę. A my jedziemy w tam. Na Toruń. Na Włocławek, przepraszam. Na Włocławek. Jeszcze ile? Nie wiem, my mamy jeszcze 200. No to my mamy trochę więcej, 250. A. Tylko ciekawe, jak Warszawkę miniemy, nie wiem, jak po marszu, czy oni już ruszyli. Tak, cholera wie. Spokojnie było, więc może już na chaty się rozjechali. Ale zobacz, boczne zapalanie, nie? Tak, wszystko. A paliła? Sprawdzaliście? Nie, no, ona była palona. No. Aha, aha. Harley też poszedł we słowo, że palony, bo był palony i nie. Może się kiedyś spotkamy. To wszystko jest oryginalne. No. Klamki też oryginalne. Nie oryginalne, ale gdzieś tu leży krótki oryginalny. Nie mają takiej żarówki, ale z jednym możesz pojechać. Tak, jest jedno nieźle. No. Dobra, na razie wkładam, żeby ją zgubić. Najpierw świeczkę. Tak. A wiesz co, my się pytaliśmy w CPN-ie, czy nie mają takich rowerowych, żeby zamontować na stałe. Aha. A nie. A niekiego to ma pojemność. Co? 750. 750. Aha, bo to jest to oznaczenie tak, R75, tak. To jest 750. A seria piąta wychodziła od 70 do 73. Jakoś tak. Fajny sprzęcie będzie stąd. Dwururowy? Tak, bo teraz skosiłem, dam kolektor spać. Aha. Szkoda, że nie za dnia. Coś widać, ale... Zajebiste sprzęty. Wiesz, że ja normalnie jeżdżę Harleyem, bo mam starą Heda takiego z 76 roku. Aha. To jak się tym przejechałem, to się zastanawiam, w domu mam drugiego, czy kurwa, czy nie zmienić te bębny. Tak się tym zajebiście jeździ. A co zmienić, a co nie zmienię, raczej do kupy. No. O, idzie kawa! Skąd jesteście? Zamrów, Podlaskie. Łomża. W Łomży mam znajomego, ma taką dużą hurtownię farb. Centrofarb? Nie, jak oni się nazywają. A jakąś taką dużą hurtownię bardzo. Ale wiesz co, Oskar, nie uwierzysz. No. Na, naprawione światła. Tak? A to no, żarówka. Jedno chociaż. Jedno. Wystarczy. A co, to też kupione dopiero? Co, motor? Tak, no, tego wiedziemy, on zamieniony był. Zamieniony. Harley na BMW. 750 boxer palona z boku, patrz. No widzę. A to naprawdę widzowie? Znaczy ja to oglądałem. Tak? Znaczy ja oglądałem oglądałem kiedyś. Kilka razy, jak jeszcze siedziałem przed telewizorem, więc. No, a teraz nie ma czasu, bo robi tylko... enduro. Nie, cały czas robię, ale no. Teraz to zimniej, znowu będziemy więcej siedzieć. Ja to jeżdżę staro CT-tko, TT500. Yamaha. A 500 dwusuwie? Nie, 400 500. Dobra, wiem, która. Dobra, to jest jak XT500, tylko wersja krosowa. Wiem, one teraz w miarę rozsądnych pieniądzach są. Nie tam około 9 tysięcy, nie? Ja wystawiłem, jest tylko moja sprzedaż. No, ja wystawiłem. U nas w okolicy też tam się pojawiła, kiedyś była. Właśnie, i taka ładna, zadbana, skądś sprowadzona. To ta nie jest zadbana. Ale w tym roku miałem na wiosnę, się wyjebałem do kręgosłup, co połamałem na niej. Ja pomyliłem dopiero CR500. Z Hondą CR500 pomyliłem. A, to kurde, nie? A co, złamany kręgosłup miałeś? Nie wylądowałem, tak jak trzeba. Tu, gdzie chciałem. Tu, gdzie chciałem. No tak czasem jest, nie? Nie wylądujesz i potem problem. Spoko, dobrze jest. Mamy jedno światełko, możemy zapierdalać. Dobra. To lecimy. Fajnie było spotkać. Dzięki, super. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego. Biorę kawę. Ja jeszcze lecę, ja coś. Dobra.
Słuchaj, Oskar, ty jeszcze tankujesz? To wiesz co, ja jeszcze skoczę do WC. Co, sprawdzasz, czy kłada masz? Był? Czekaj, już otwieram. 103 km. No i zobaczcie, jaka Polska jest mała, jaki świat jest mały. Widzów na stacji pod Częstochową spotkaliśmy. A my wracamy. I zostało nam jeszcze 2 godziny jazdy. Bo musieliśmy się odwodnić i dotankować kawy. A Oskar energetyków oczywiście. Czyli trzeba sobie pomagać, nie? No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.